postu Daniela i zmienimy to, co możemy zmienić, tak? Także tak jest cały dzień jasno. Także dzisiejszy temat post Daniela i warsztaty, bardziej praktyczne rzeczy niż zwykle. Na początku chciałam powiedzieć tak. Dzisiaj jest dzień 13 marca, imieniny Krystyn. Życzę wszystkim Krystynom na sali wszystkiego najlepszego. Natomiast ja chcę dedykować się w dzisiejszy wykład pamięci mojej mamy, także Krystyny. Także tak bym chciała to Państwu przekazać. No i nasz obraz arki budowania arki. Zapraszam na przerusztowania wszystkich, także do roboty. Natomiast też chciałam powiedzieć jedno. Ci ludzie, którzy stoją, kpią i śmieją się. Ostatnio słyszałam taką opinię, zresztą często słyszymy opinię, że ten świat jest taki, taki materializm. Ludzie gonią za różnymi rzeczami. Właściwie ludzie, którzy w swoim życiu starają się dążyć do jakichś celów albo nakładać na siebie pewne jakieś obowiązki czy trudy, są wyśmiewani. Teraz tak naprawdę jakiś hedonizm waduje to, żebyśmy dążyli do jak najłatwiejszego, wesołego życia. Wszyscy, którzy znamy Stary Testament, wiemy, jak się skończyła ta historia, także nie zgadzam się na taki pogląd, że mamy ulegać ogółowi i temu wszystkiemu, co się dookoła dzieje. Tak jak pokazywałam Państwu na poprzednim wykładzie, ludzie, którzy żyją w niebieskich strefach, oni mają swój cel w życiu, wiedzą, co chcą robić, żyją według swoich wartości i tak naprawdę tworzą wokół siebie krąg ludzi o tych samych, że tak powiem, spojrzeniu na świat, więc stwórzmy taki krąg ludzi i nie dawajmy się temu, co dookoła nas jest niefajne. Jesteśmy w Wielkim Poście. Marek mówi, opisuje nam słowa, przekazuje nam słowa Chrystusa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bliskie jest Królestwo Boże. Proszę Państwa, ja będę starała się dzisiaj Państwu przedstawić, dojdziemy oczywiście do tej całej praktyki, ale chciałabym Państwu przedstawić pewną taką sytuację i drogę, którą bym chciała, żebyśmy poszli razem. Rozważamy, modlimy, czytamy Ewangelię. I jak gdyby mamy nieraz taki stosunek do tego, że to było kiedyś, Pan Jezus chodził, mówił, nauczał, to są jakieś rzeczy, które moralne i tak dalej. Natomiast ja bym prosiła, żebyśmy tak naprawdę uwierzyli w pewne rzeczy praktyczne zapisane w Ewangelii. No a o tym, co to jest nawracanie, ciągle mówię, ciągle powtarzam i będę ciągle mówić. Czyli aby zbudować nasze zdrowie, czyli budowanie tej arki zdrowia w naszej przestrzeni, potrzebne jest nawrócenie, proszę Państwa. Czyli z tych naszych wszystkich przyzwyczajeń, z tego wszystkiego, co nam widzi świat, przez reklamy, promocje, budowanie 50 domów handlowych w małym miasteczku i tak dalej, żebyśmy mieli swoje jakby poglądy na te sprawy, wiedzę, którą mamy, że tak powiem, czerpać z największej skarbicy wiedzy, czyli z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego. Jeszcze raz, grzech, świadome, dobrowolne przekroczenie prawa Bożego. To, co mówiłam, ryzyko przychodzenia na te wykłady, bo jak Państwu mówię, pewne rzeczy, które są udowodnione, które są sprawdzone, jeżeli dobrowolnie i świadomie przekraczamy prawa naturalne, prawa Boże, to, że tak powiem, działamy na swoją niekorzyść po prostu, na swoją niekorzyść, popełniamy. Nawrócenie to ta nasza zmiana myślenia i postępowania, czyli mamy zawrócić z tych różnych swoich codziennych praktyk i jakby spojrzeć z innego punktu widzenia. Zawsze jest zastanawiające, że człowiek sam ma i patrzy w pewien sposób, a ludzie patrzący na nas widzą pewne rzeczy inaczej. Może należałoby się nieraz posłuchać, co ci ludzie mówią, tak? Z tym, że zawsze mówię, że warto słuchać określonych ludzi, nie wszystkich oczywiście, bo nie jest to, że tak powiem,
zawsze korzystne dla nas, jeżeli nie mają, nie przychodzą do nas, tak jak to mówi pismo, przychodzi ktoś i nas napomina z miłością, czyli dla naszego dobra to robi, prawda? I w sposób taki, jak to nie. No i to, co mówiliśmy, chrześcijaństwo, czyli być uczniem Chrystusa. Człowiek ma być osobą zintegrowaną z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. My musimy wiedzieć, jaką mamy relację z Bogiem, jakie mamy relacje z innymi ludźmi i przede wszystkim, co myślimy i jacy my jesteśmy sami sobą, czyli nad sobą należy pracować. No i to nasze Pismo Święte, które należy studiować, czytać. Święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jeżeli to stoi na naszej półce albo gdzieś tam sobie leży, bo mieliśmy w przypływie jakiejś motywacji to, że wypadałoby mieć, no to tak naprawdę idziemy drogą, każdą drogą, ale nie drogą Chrystusa. No i proszę Państwa, pozwolę sobie przysiąść i zaczynamy. Stary Testament, Daniel, tutaj niektóre osoby są z kręgu biblijnego, nie poszły dzisiaj na spotkanie, dostały pozwolenie od księdza Radosława i w tym momencie chciałabym księdzu Radosławowi bardzo podziękować, że pozwolił i stworzył taką możliwość. I przeczytajmy sobie, pomyślmy i popatrzmy sobie na tą historię z księgi Daniela, tam co ona opisuje. Była to niewola babilońska, Żydzi zostali, że tak powiem, zabrani w niewolę. W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, który zabrał do ziemi Szynear, do domu swego Boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego Boga. Król polecił następnie Aszpenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz możnowładców, młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Czyli ludzie, którzy zostali wzięci, że tak powiem, do niewoli, mieli być wyszkoleni i wykształceni na najwierniejszych w służbie tego króla. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez 3 lata, by ich, po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Podkreśliłam te 3 lata, bo to jest, będzie ważne, zapamiętajcie Państwo. Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Nadzorca służby dworskiej dał imiona Danielowi Beltszasar, Hananiaszowi Szadrach, Miszaelowi Meszach, Azariaszowi zaś Abednego. Daniel podjął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: obawiam się, by mój pan król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż inne twarze młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo króla. No i Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Hananiaszem, Miszaelem i Zariaszem: poddaj sługi twoje 10-dniowej próbie, niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś. Przystał na pożądanie i poddaj ich 10-dniowej próbie. A po upływie 10 dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, podawał im jarzyny. Dał zaś Bóg tym 4 młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego. Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi, Azariaszowi zaczęli więc sprawować służbę przy królu. Czyli zrobili karierę. Tylko proszę Państwa, on ich przedstawił po 3 latach. Oni przez 3 lata jedli warzywa i pili wodę, tak? Czyli nie jedli z dworskiego stołu.
Natomiast próba, która była podjęta, to były 10 dni. Udowodniono, że wyglądają fantastycznie i się, że tak powiem, czują fantastycznie. Dzięki temu ten człowiek, który ich nadzorował, na to pozwolił. No i jeszcze Księga Rodzaju, rzekł Bóg, oto wam daje wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla was będą one pokarmem. Tak więc naszym naturalnym pokarmem człowieka powinny być ziarna i owoce. Przez ziarna rozumiemy także wszystkie, tak powiem, rośliny, które w efekcie swojego rozwoju także wydają ziarna, także marchew też ma, że tak powiem, ziarno, bo to są nasiona wszystkie i tak dalej. No i teraz bym powiedziała tak, dieta owocowo-warzywna dr Ewy Dąbrowskiej to jest praktyczny opis postu Daniela. Czyli wchodzimy jakby w praktyczny opis tego, co bym chciała Państwu przedstawić. Już 460 lat przed naszą erą ojciec medycyny Hipokrates nauczał, że najlepszym lekarstwem jest odpowiednie pożywienie i że należy leczyć nie chorego jako takiego, lecz przyczynę choroby. Czyli nazywamy chorobę i dociekamy, skąd ta choroba powstała. Jakie zaburzenie powstało, że człowiek zachorował. Pożywienie może być lekarstwem, ale również może być przyczyną wielu chorób, bo jest to jak gdyby coś, co wprowadzamy codziennie do swojego organizmu i każdy nadmiar albo niedobór może być przyczyną choroby. No i teraz takie różne powiedzenia, które dotyczą zdrowia człowieka. Że człowiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego, że pieniądze zarobisz, zdrowia nie. Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia. To tutaj jakby chciała zwrócić na to uwagę, bo pamiętacie Państwo naszą definicję zdrowia, że to nie tylko brak choroby albo niepełnosprawności, ale także jak gdyby wszystkie te sfery życia człowieka, także ducha i psychiki. Wiara w lekarza często skutecznie pomaga, jeżeli zapisane lekarstwo, no i w potęgę lekarzy wierzą jedynie zdrowi tak naprawdę. I teraz przed nami pani doktor medycyny Ewa Dąbrowska, ta, która jakby w swojej praktyce poznała i praktykuje stosowanie głodówki czy diety owocowo-warzywnej w leczeniu swoich pacjentów. Tutaj są dwie pozycje, które ona, są do nabycia i można te pozycje zdobyć, warto je przeczytać, naprawdę jest tam mnóstwo. Mnóstwo i przykładów pacjentów, którzy wyszli z wielu no, bardzo przewlekłych chorób. Natomiast pani doktor jest doktorem nauk medycznych, internistką, pracującą, pracowała przez wiele, wiele lat w Akademii Medycznej w Gdańsku i słyszałam jej opowieść o tym, w jaki sposób zaczęła zastanawiać się nad właśnie leczeniem głodówką i dlaczego to jakby zaistniało w życiu. To były lata jeszcze PRL-u, nie było wtedy takiej dostępności do literatury medycznej, jak w tej chwili jest, internetów i tych wszystkich różnych rzeczy. I do niej na oddział internistyczny jako pacjent trafił człowiek, który został zdyskwalifikowany do operacji kardiochirurgicznej w bardzo wysokim, że tak powiem, stopniu niewydolności krążeniowej. Lekarze go zdyskwalifikowali, stwierdzając, że nie przeżył do tego zabiegu i właściwie on tam leżał, jakby ktoś powiedział, po to, żeby odejść, tak? No, tą kobietę jak gdyby nurtowało, co ona by mogła jeszcze mu pomóc, niż codziennie patrzeć, jak on odchodzi. I kiedyś, tak opowiada, była w towarzystwie gdzieś na jakichś imieninach, dyskutowała, no, medycy tak nieraz opowiadają, jest taki pacjent, i tak dalej, przekazuje sobie różne spostrzeżenia. Ktoś powiedział, wiesz, jedyna sytuacja, którą możesz spróbować, to jeszcze go wziąć na głodówkę. Czytałem taki artykuł, że są zadziwiające efekty takiej terapii. No, przyjęła to, bo wiecie, najgorsza dla lekarza jest bezradność. W momencie, kiedy tak naprawdę opuszczamy ręce i już nie wiemy, co dalej robić, to jest coś dramatycznego tak naprawdę dla lekarza. No i ona zaczęła to, co mogła znaleźć, gdzieś tam w czytelniach, w bibliotece znalazła jakieś szczątkowe informacje. No i postanowiła zaproponować coś takiego swoim pacjentowi. Gdy to powiedziała, myślała, że będzie jakiś opór, on powiedział, pani doktor, a co mi pozostaje?
On przy przejściu kilku kroków miał taką duszność, tak naprawdę na wózku jeździ. No i wiedział, co się dzieje z nim. No i zrożyła tą lodówkę, to było w warunkach szpitalnych. Jak mówiła, każdego dnia, jak szła do pracy, to się zastanawiała, czy ten człowiek jeszcze jest. Po dwóch, trzech dniach nadal był, po czterech, pięciu lepiej się czuł. I tak naprawdę po dwóch, trzech tygodniach powoli wszystko ustępowało i w ten sposób jak gdyby po raz pierwszy wyprowadziła tego człowieka. To było coś jakby niezwykłego z punktu widzenia medycyny, z zagrożenia życia przede wszystkim, a potem zdrowia. No i taka była historia początków. Teraz ponad 20 lat ona już jakby prowadzi różnych pacjentów, to już jest znana dieta. Wiele osób prowadzi te diety, wiele osób może jakby mówić o swoich świadectwach, tak? Także ja mam ogromny szacunek dla pani doktor, dlatego że to jest osoba, która jakby z własnej pracy wyciągała swoje wnioski i wdrażała je w życie. Medycyna obecnie jest, jakby praktykowanie tej medycyny jest trochę trudne, muszę państwu powiedzieć, dlatego że jakby obowiązuje lekarzy coś takiego, co się nazywa standardy postępowania medycznego i właściwie według tych standardów mamy postępować. Zawsze uważało się, że lekarz, który ma długą praktykę, to jest lekarz, który jakby widział wiele rzeczy w swoim życiu i może jakby w związku z tym opierając się na swoim doświadczeniu osobistym, medycznym, wdrażać, jakby przekształcać to w jakieś takie postępowanie medyczne. No w tej chwili niezależnie od tego, czy się ma praktyki 5 lat czy 30, jest standard medyczny, według którego należy pracować, no, a wyciąganie wniosków gdzieś tam zostaje daleko w tyle. No i teraz, co pani doktor Dąbrowska mówi o poście? Post przede wszystkim wiąże się z wyleczeniem i pokorą, tak? To jest sytuacja taka, że to nie jest łatwe i przyjemne takie coś, co tak naprawdę kupimy sobie, nie wiem, pizzę i Coca-Colę i będzie fajnie i przyjemnie. Tu musimy podjąć decyzję, wiemy, że będzie to pewne wyleczenie i musimy do tego podejść z pokorą, jeżeli chcemy, żeby nam się ta sytuacja udała. Tradycyjne leczenie bazuje na przyjmowaniu szeroko chemicznych specyfików. Jest to farmakologia. Nie jest to oczywiście wygodniejsze ciągnąć tabletkę taką, czy inną, niż wyrzeczenia dietetyczne, tak? Leki są skuteczne w usuwaniu najczęściej objawów, tak? Jest naciśnienie, lek obniżający ciśnienie, jest cholesterol, lek obniżający cholesterol i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, dlaczego jest naciśnienie, pytanie, dlaczego jest podwyższony cholesterol. Zdarza się, że leki wywołują szereg tych objawów ubocznych. Każdy z państwa, kto kupił jakiekolwiek lekarstwo i wyciągnął tą ulotkę, to tam tym drobnym drukiem jest napisane tyle najróżniejszych rzeczy, że po prostu głowa mała, prawda? I to jakby każdy producent zabezpiecza się i pokazuje, jakie różne rzeczy i objawy uboczne mogą być. Może także rozwijać się niewrażliwość na stosowanie, czyli coraz większe dawki mogą być leków potrzebne. Lek chemiczny jest zawsze dla organizmu obcym ciałem. Najczęściej musi być neutralizowany w wątrobie, skąd w związku z tym, jak ja słyszę, że starsze osoby mają po 10 tabletek, po 15, po 8, po 7 i tak dalej. I wątroba, która ma swoje lata, to tak naprawdę, słuchajcie, to są horrendalne rzeczy, które się dzieją, bo to jak gdyby no, praca tej wątroby, która jest już z natury swojej mniej wydolna, tutaj coraz jest trudniej pracować. Natomiast zarówno głód, jak i nasycenie to stany fizjologiczne. Post, choć zapewne należy do najskuteczniejszych metod leczenia chorób, tych cywilizacyjnych, które pokazywałam na zeszłym wykładzie i na wykładzie o chorobach cywilizacyjnych, jest z każdej strony atakowany, jak chyba inna ta metoda leczenia, dlatego że on wywołuje lęk. Bywa bardzo niechętnie przyjmowany przez chorego i rodzinę, bo nie wyobrażamy sobie, co to może się wydarzyć, jak wyjdziemy, że tak powiem, w jakiejś sytuacji postu, czy jakiś taki dziecku głodówkowy.
I jeszcze następna sprawa, że metoda leczenia postem tak naprawdę przez medyków kształconych akademicko jest nieznana, bo nikt nas na studiach nie uczy o poście, o stosowaniu, w jaki sposób przeprowadzać ten post, co kontrolować, jakie mogą być, jakie pokazują się zjawiska w trakcie przeprowadzenia postu. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że znalazłam całą procedurę przeprowadzenia postu i przeprowadzenia pacjenta w określonych stanach chorobowych, jaka jest prowadzona na Ukrainie w szpitalach. Tam się przyjmuje normalnie pacjenta do szpitala i poddaje się głodówce, postowi, gdzie jak gdyby no, całe schematy, co robić i jak robić i tak dalej. Także tam tego typu jakby postępowanie jest. U nas tak naprawdę nie ma. Natomiast pani doktor Dąbrowska jak gdyby zakończyła pracę taką akademicką i ma wieloletnie doświadczenia z tym sposobem leczenia i tak naprawdę no, w związku z tym wyciąga pewne wnioski i widzi, jak to jest, nie tylko ciało, ale i duch, to co mówiłam też, że zdrowie człowieka to są te wszystkie wymiary człowieka. No i to, co jakby jest takie transcendentalne, prawda, mówi, że zrozumiała, że post jest bronią skierowaną na szatana, zatem szatan będzie usiłował zwalczać posty, tak naprawdę, wynajdując najróżniejsze powody i dla człowieka, żeby go nie poddał się temu postowi i wymyślając najróżniejsze sytuacje w tym świecie, w którym jak gdyby dostępność do żywności jest absolutnie szeroka. To w ogóle, gdybyśmy teraz wyszli, to zobaczcie, ile tych sklepów otwieramy, do którejś tam godziny i tak dalej. To jest ten dostęp do tego jedzenia na okrągło i bez przerwy. Na okrągło i bez przerwy. I jeszcze jak coś kupujemy, to za 2 zł dodatkowo Coca-Cola, prawda? Pół litra i coś tam jeszcze. Także możemy się zaopatrywać ciągle i bez przerwy w marnej jakości żywienia. No i tak to, co stwierdza, że jak obserwuję tych pacjentów, to są te osoby, które jakby nie tylko ten głos zbliża do Boga, czyli jakby te życie duchowe ludzi, którzy przeszli przez post, czyli weszli w ten tok pokory i jakby w te działania, jakby rozwijali się i robili się silniejsi, prawda, w swoim postępowaniu. I także od tych różnych uzależnień, które mieli, mogli się jak gdyby wydobyć. No i te pytanie, to ona, która mówi, czy to jedzenie zawsze, czy to żywienie, czy pokarm może być przyczyną chorób cywilizacyjnych. I to, co pokazywałam, jak nasz organizm jest fantastyczną taką samoregulującym się układem, który dążył do utrzymywania stanów równowagi, czyli zdrowia. Jeden z wykładów będę chciała poświęcić wadze snu na przykład i wypoczynku, prawda? Bo w tym momencie, kiedy my śpimy i odpoczywamy, odnawia się nasz układ immunologiczny. To są dowody, które pokazują, jak to jest. Jeżeli to jest zaburzone, to nie ma jakby zdrowia. Aby była równowaga, musi być ta równowaga środowiska. No i to jest, dotyczy także pożywienia. Pokazywałam Państwu na poprzednich wykładach też te sytuacje, że na pewne rzeczy mamy wpływ, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, natomiast no, akurat na środowiskowe, natomiast na to, co jemy, mamy. No i jak powinien być przyjmowany pokarm? Jak jest optymalny, tak? Czyli najmniej przetworzony i w ograniczonej ilości. Wszelkie nadmiary, niedobory, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, doprowadzają do szeregu chorób cywilizacyjnych. O tych niedoborach to tutaj szczególnie możemy mówić przy sytuacjach no, tych skrajnych, kiedy ludzie nie mają co jeść tak naprawdę, w tych krajach, gdzie są niedobory żywieniowe, ale także sprawy związane z anoreksją, prawda, i tą chorobą całego człowieka. Jaki jest mechanizm terapii głodówkowych lub półgłodówkowych? No więc to jest podstawowa zasada, jest te endogenne, czyli wewnętrzne żywienie
I to polega na zużywaniu tkanek według hierarchii ważności. To znaczy nasz organizm, jak zaprzestaniemy mu dostarczać z zewnątrz pożywienia, no to jeszcze w sobie ma mnóstwo różnych rzeczy, które może wykorzystać, tak? I najpierw wydala zbędną wodę, czyli ustępują obrzęki, czyli jak wejdziemy w tą sprawę postu, to na początku mamy, bardzo często widzimy, że często chodzimy do łazienki, siuszamy często, tak, obrzęki nam ustępują, jeżeli je gdzieś tam wokół kosty, wtedy to najbardziej widać. Zużywa jako potem niepotrzebne zapasy złogi, czyli tłuszczu z wyrodnianych komórek, ogniska zapalne, bardzo często to nutki nowotworowe, jeżeli mamy jakieś wyrostki na skórze, na zewnątrz, to one zanikają, giną, jakieś takie różne skupiska tłuszczów, to takie ksantoma, które mamy także. Także mówię, te ogniska zapalne, stare rzeczy, które gdzieś kiedyś były. Zaś narządy życiowo ważne, tak jak mózg i serce, są oszczędzane jak najdłużej. I tutaj jak gdyby jest bardzo istotna rzecz, dlatego że z jednej strony mówimy post, głodówka, a z drugiej strony, jeżeli już przekroczymy pewną granicę, no to już mówimy o zagłodzeniu, tak? Czyli jeżeli za długo organizm zużyje wszystkie swoje, że tak powiem, niefajne rzeczy i zapasy, tkankę tłuszczową, bo tutaj o tkance tłuszczowej też mówimy, to jest taka tkanka zapalna tak naprawdę w naszym organizmie, to wtedy no już zaczyna dobierać się do tych rzeczy, najpierw mięśnie, nieporządkowane czy nasze mięśnie ruchowe, a później już te inne ważne rzeczy i do tego dopuścić nie można. Opisywano takie znaczy opisywano jako coś takiego kuriozalnego, ale to, że ludzie, którzy trafiali do obozów koncentracyjnych na początku byli na głodówce, a mieli choroby przewlekłe z jakiejś cywilizacyjnej, oni w pewnym momencie poprawiało się ich zdrowie, tylko oczywiście później oni byli, im dłużej to trwało, no to przechodzili w stan głodzenia. I to już było to, co widzieliśmy, prawda, u tych ludzi, te zdjęcia przerażające. Wraz ze zużywaniem starych komórek następuje regeneracja i jakby powstawanie, stymulacja młodych, zdrowych komórek, co wiąże się z odgłodzeniem organizmu. I u ludzi, którzy przechodzili takie rzeczy, nagle się okazuje, że znikają zmarszczki, że skóra się staje bardziej jędrna, gładka, że włosy robią się, że tak powiem, pigment się pokazuje taki, jak był wcześniej i tak dalej. Przede wszystkim bardzo istotną sprawą jest to, że wszystkim nam dokuczają bóle stawów, proszę Państwa. I to jest takie miejsce wszystkim, prawie wszystkim, w którymś momencie naszego życia. Teraz coraz mniej młodszym ludziom, a to ich korzonki rypią, a to gdzieś tam kręgosłup, a to kolana i tak dalej. To jest związane bardzo często właśnie z tym, że w stawach odkładają się złogi kwasu moczowego i zwyrodniałych tkanek. I jeżeli, że tak powiem, przejdziemy na głodówkę, to bardzo często te stany stawowe ustępują. To jest także związane ze spożywaniem mięsa. Bardzo często się mówi, że 2 tygodnie bez mięsa i stawy, że tak powiem, robią się o wiele, że tak powiem, mniej bolesne i bardziej sprawne. Leki przeciwzapalne i sterydowe szczególnie, one usuwają objawy, a nie przyczynę, bo jeżeli tamte złogi są cały czas, no to po prostu one są. Na czym polega kuracja? Czyli chcąc przywrócić zdrowie, należy w pierwszym etapie zastosować kilkutygodniową kurację oczyszczającą. I to może być właśnie ta dieta owocowo-warzywna. W drugim etapie, czyli jesteśmy, oczyszczamy się, mamy dietę owocowo-warzywną, przyjmujemy w taki sposób, tak? W drugim etapie powinno się prowadzić zdrowe żywienie. Czyli jeżeli już przeszliśmy przez oczyszczenie, to już nie wracamy do tych wszystkich nawyków Coca-Cola, pizza, spaghetti, coś tam i tłusto, to tak jak tam kabaretowo kiedyś i zasmażka, prawda? Tylko mamy wprowadzić zdrowe żywienie oparte na pełnym ziarnie, na roślinach strączkowych, warzywa, owoce, mleko, najlepiej jakoś siadłe, twardy, jeszcze z dobrego pochodzenia to mleko, a nie te uchate wszystkie. W czasie zdrowego żywienia zaleca się krótkotrwałe wstawki diety warzywno-owocowej.
No i to mogą być różne sytuacje. Jeden tydzień w miesiącu, albo chleb od posto, chleb i wody, dwa razy w tygodniu, no to takie matka najświętsza prosi w Medjugorje, tak? To też będą tego typu sytuacje. Czas kuracji zależy od zaawansowania choroby i współpracy pacjenta, od motywacji, od tego, w jaki sposób się czuje w tej kuracji. Natomiast muszę powiedzieć, że w takich kuracjach bardzo mało wspierającymi osobami są ludzie z otoczenia. Dlatego, że jeżeli osoba jest na takiej diecie owocowo-warzywnej i pójdzie gdzieś tam do kogoś w odwiedziny, nie wiem, rodzina, coś tam, a to gotuje, a upieko, a to co ci zależy, zjedz kawałek, a to coś tam, a to niemożliwe, a tak w ogóle, to jesteś na diecie i tak się ruszasz i się uśmiechasz i w ogóle, to niemożliwe, żebyś nic nie jadła, albo jadła to czy tamto. No ludzie dookoła, którzy jakby nie są zmotywowani, nie weszli w tego typu sytuacje, no po prostu są tacy niekompatybilni z tym wszystkim, tak? I wszystko, co robią, to takie, żeby nam zaburzyć tę sytuację, a nie wspierać, tak? Najlepsze wyniki uzyskuje się po 6 tygodniach i bym powiedziała dlaczego. To między innymi jest tak, dlatego, że na przykład osoby, które mają podwyższony poziom cholesterolu, tak naprawdę w badaniach pani doktor okazuje się, że po 2 tygodniach nie ma jeszcze tego efektu. Ona uważała na początku, że 2 tygodnie wystarczą, natomiast okazuje się, że jeżeli miała w obserwacji osoby, które miały 6 tygodni tej diety owocowo-warzywnej, to zdecydowanie to podaje, jak już Państwu nie przedstawiam tych wyników, że jej się tam o 1/3, o 2/3 podnosiły, obniżały poziomy cholesterolu, tego niedobrego, podwyższał się ten dobry. I to jakby pośrednio jest wykładnikiem tego, że stan zapalny w organizmie, bo cholesterol i produkcja i podwyższenie jest jakby wykładnikiem stanu przewlekłego stanu zapalnego w organizmie. Kto może podjąć kurację, proszę Państwa? Tak naprawdę kurację owocowo-warzywną można prowadzić samemu, gdy nie przyjmuje się żadnych leków. W przypadku stosowania leków chemicznych należy być pod kontrolą lekarza, bo jeżeli ja mam na przykład leki od nadciśnienia, od tego cholesterolu, przeciwcukrzycowe, no to w momencie, kiedy zaczynamy stosować to dietę, no to oczywiście na przykład spada nam cukier, no to jak jeszcze weźmiemy tam tabletki, no to możemy wejść w hipoglikemię. Jeżeli ciśnienie, no to trzeba się kontrolować, prawda, pewne rzeczy. Jeżeli osoba jest taka, że ma glukometr i osoba jest taka, która ma ciśnienie, no to może sobie zmierzyć, zobaczyć, że mam dobre ciśnienie, to po co mam brać ten lek dzisiaj, prawda, i tak dalej. Ale tak naprawdę, no powinno być się pod kontrolą lekarza, no i tu jest ten problem, bo jak powiem lekarzowi, to znaczy, to jest taka kwadratura koła, dlatego że z jednej strony, jeżeli rozpoznaje się chorobę, czy hipercholesterolemię, czy nadciśnienie z otyłością, czy cukrzycę, no to wszędzie w standardach pisze jako pierwsze dieta. Tylko że jak ja rozmawiam z lekarzami, to mówię, a co tam tym ludziom o tej diecie mówić? Oni w ogóle tej diety w życiu nie zastosują. Nikt, że tak powiem, no powinno być pewien okres czasu, kiedy ta dieta powinna być stosowana. Z drugiej strony powiedzenie pomyśl, zastosuj dietę. No ale człowiek sobie myśli, no jak ja mam dietę zastosować, tak? Co ja mam jeść, czego mam nie jeść? Niektórzy kojarzą sobie dietę od razu z dietetykiem, który powie, że trzeba jeść łososia, coś tam, coś tam, coś tam. No i właściwie każdy prawie nie na to nie stać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no i tutaj jest ten problem, no bo znaleźć lekarza, którym powiem, że jestem na diecie owocowo-warzywnej i teraz będziemy razem współpracować. No pewnie będzie trochę trudno. W przypadku nieodstawiania leków istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się działań ubocznych polekowych, tak? Czyli jeżeli my stosujemy tę dietę, to naprawdę sobie fantastycznie oczyszczamy wątrobę. W związku z tym, jak gdyby, nie ma maskowania tego, tych wszystkich różnych i tracimy tkankę tłuszczową jeszcze do tego, tych działań ubocznych. Poza tym, proszę Państwa, no to tak jak mówiłam o tkance tłuszczowej, to jeszcze jest tak, że ta tkanka tłuszczowa jest po to, żeby ona była magazynem wszystkich toksyn. I w momencie, kiedy jakby chudniemy i pozbywamy się tej tkanki tłuszczowej jako tego czegoś, co powoduje, że możemy żyć bez, na tej ograniczonej diecie, to w tym momencie no jednak
tracimy miejsce, gdzie te wszystkie jak gdyby niefajne rzeczy mogą się magazynować, tak? Bo ta tkanka tłuszczowa jest jak gdyby takim naszą ochroną przed toksynami najróżniejszymi. Niektóre leki hamują samoleczące zdolności organizmu, czyli jeżeli przyjmujemy hormony, a wiele kobiet jako antykoncepcję przyjmują hormony, to one będąc na antykoncepcji nie będą w stanie oczyścić swojego organizmu niestety. Beta-blokery, piazydy, czyli leki takie moczopędne, leki przeciwzapalne, wystarczy łykać sobie notorycznie APAP albo Nurofen, Ibuprofen i już, że tak powiem, te mechanizmy przestają dobrze działać, prawda? No i praca przewodu pokarmowego, każdy by zapytał, jak nie będziemy jeść, to co się będzie ze mną działo, prawda? Jak te jelita będą pracować i tak dalej. No więc dzięki dużej zawartości błonnika w diecie, który oczyszcza jelita i tak naprawdę będzie to działać wymiatająco na nasze jelita, nie zaleca stosowania się lewatów, tak? To w diecie wodnej, kiedy w ogóle nic nie jemy, może być wskazane nieraz podanie zrobienie lewatywy, żeby oczyścić jelita. Natomiast tutaj te jelita samodzielnie się oczyszczają. Jeżeli będą zatarcia, no to można pić zwłaszcza rano. I tutaj te porady, wywar siemienia lnianego i łyżka okręgu, wody mineralne, tak jak tu są wodany, prawda, które też przez swoją osmolarność mogą pobudzać pracę jelit, te kiszone buraki, ogórki i tak dalej. W przypadku reagowania wypróżnień nie odczuwa się już głodu, a jest słabości, czyli też jest bardzo istotne, że jeżeli ta praca jelit będzie taka systematyczna i fajna, to w tym momencie jak gdyby nie ma zastoju w przewodzie pokarmowym i tego typu objawów, które są takie uciążliwe, są niefajne, one ustępują. No i co do wysiłku fizycznego, szczególnie godnym polecenia jest stosowanie jakiejś codziennej gimnastyki, spacery na świeżym powietrzu, czyli ogólnie chodzenie, bym powiedziała, nie jeżdżenie samochodem, jak ktoś musi. Tak naprawdę w czasie takiego postu nie musimy się ułożyć w domu i leżeć, tylko można normalnie pracować. Są przykłady ludzi, którzy normalnie chodzą do pracy, pracują i działają. Z tym, że no, pewne rzeczy może trzeba robić troszkę wolniej, spokojniej, prawda, i tak dalej. Natomiast tego typu post także powoduje, że naprawdę to jest jak gdyby przenosi się na ducha człowieka, tak? Troszeczkę inaczej patrzymy na świat, mniej złości, mniej takiego jakiegoś wzburzenia, mniej gniewu, mniej takich ostrych ocen wszystkiego dookoła. To naprawdę ma wpływ na nasz mózg. No i teraz, proszę Państwa, produkty zalecane w czasie kuracji. Czyli co możemy jeść? I to są ważne. Ja przygotowałam to na kartkach, więc dostaniecie Państwo i te produkty, które można jeść, i te produkty, których nie powinno się jeść. Czyli tak naprawdę te korzeniowe, marchwy, buraki, sele, także nasiowy, rzodkie, brzoskiewki, pietruszka, chrzan, bardzo cenny chrzan, który należy używać jako poprawa smaku, kapusta, wszystkie rodzaje, kalafior, cebulka, kalareka, grzyby, boczniaki, pieczarki, tutaj widzimy te wszystkie przyprawy, czosnek, ogórki, zwłaszcza kiszone, kapusta też kiszona, kiszonki są fantastyczne w tej diecie, tabaczek, dynia, cukinia, sałata, zioła, wszystkie, proszę Państwa, chodzi o poprawę smaku i po prostu w tym, na tej diecie można tak naprawdę odczuć zioła i można jakby zobaczyć, jakie to są smaki, dlatego że w trakcie tej diety coraz bardziej zaostrza nam się smak i coraz bardziej czujemy te smaki. Także cukier, to co ja w poprzednim wykładzie mówiłam, że jak jemy tłusto, słono i słodko, to w ogóle nie czujemy żadnych innych smaków. I wszystko musi być przebite tą solą, tym słodkością i tym tłuszczem. Tak? A tutaj no, to jest po prostu świat niesamowitych doznań kulinarnych. Pomidory, papryka i owoce to są jabłka, grejpfruty i cytryny. Tylko takie owoce. Jeszcze mówi się o owocach jagodowych, no ale w tej chwili nie mamy dostępu do tych owoców, więc że tak powiem. A jabłka, grejpfruty, cytryny tak naprawdę w tej chwili, proszę Państwa, bo uważam, że ten moment, teraz tak jak jesteśmy, to zobaczcie, jest idealny, żeby wejść do diety.
Dlatego, że tego typu jakby warzywa mamy, to one się nam przechowały i są. Te pomidory, nie radzę korzystać z pomidorów, które są w tej chwili dosyć dębne, bo to wszystko są jak gdyby te pomidory, no, nie w takich jak trzeba warunkach wyhodowane. Natomiast mamy jakieś swoje przyczyny, no i patrząc na tę dietę, to widzimy, co powinniśmy zrobić, jak będzie sezon, nie? Na pomidory, na te warzywa i tak dalej. Co mamy robić w domu, żeby to mieć? Albo z dobrego pochodzenia przetworów. No i tutaj jakby obrazeczek, bo ja zawsze staram się, żeby tutaj jakoś kolorowo było, dzisiaj się i bardzo to udaje. Natomiast no właśnie tego typu obfitość wszystkiego jest potrzebna. Ziemniaków nie, gruszki nie, to już tutaj jakby wykreśliłam. A owoce, no to jabłuszka, cytrynka i grejpfrut. I to jest, że tak powiem, wszystkie owoce nasze. No i o tych kiszonkach. Kiszonki są po prostu bezkonkurencyjne w naszej szerokości geograficznej. Absolutnie zawsze nasi przodkowie na kiszonkach, na przednówku, jak to się mówi, żyli. To ma w sobie mnóstwo fantastycznych wartości odżywczych. Sok z kiszonych ogórków, z kiszonej kapusty, z kiszonych buraków. To są rzeczy tak odżywcze, tam jest mnóstwo bakterii kwasu mlekowego. I to jest taki probiotyk, że tak naprawdę nasze jelita kwitną, jeżeli mamy w swojej diecie codziennej tego typu rzeczy. No i możemy to na surowo, możemy to gotować, jakoś zupki czy jakiś bigosik sobie jarski i tak dalej. No i teraz tutaj tego nie będzie na karteczce, ale ja proponuję, że można, są buraki, można sobie zrobić kiszone buraki i tu jest jak gdyby skład, w jaki sposób te buraczki zrobić, tak? Czyli proporcje, co i jak. Bardzo dobra rzecz. I jeszcze tak, że do tych kiszonych buraków, żeby to było bezglutenowe, czyli żeby nie wkładać tego razowego chleba, to dajemy kilka łyżek soku z kapusty kiszonej lub ogórków kiszonych, w związku z tym damy te dobre bakterie, które nam ukiszą buraczki, tak? No i teraz przygotowanie, więc jak sobie tam rzucicie przez chwilę o tym, jak to wygląda. Zresztą myślę, że też ta kobieta, która robi przetwory, no to tak naprawdę tutaj to tak jak się kisi ogórki czy kapustkę. I możemy to przechowywać, możemy to spożywać. Bardzo fajna rzecz. Można robić najlepsze rzeczy. Kiedyś to się robiło, ja pamiętam, jak właśnie. No bo kiedyś... Wielkanocą to wszystko i można zrobić. Teraz produkty wykluczone takie kuraci. Czyli tak, zboża wszystkie, czyli nie mamy żadnego chleba, klusek, że tak powiem, no żadnych rzeczy, które są. Orzechy, nasiona, ziemniaki, warzywa strączkowe są wykluczone, dlatego że one niosą ze sobą dużo białka, tak? Także w tym momencie tego nie jemy. Ciasta wszystkie, no oczywiście o tych cukrach, no to już wiadomo, że nie. Mleko i przetwory mleczne. Wszystkie tłuszcze, wszystkie mięsa i przetwory, owoce poza zalecanymi. I dlaczego, że tak powiem, one są wykluczone, proszę Państwa? Bo są zbyt odżywcze i hamują utratę wagi ciała, co jest takie równoznaczne z tym, że hamujemy proces spalania własnych złogów tłuszczu i zwyrodniałych tkanek. Jesteśmy na takim etapie, że niby jemy, jesteśmy na diecie, ale coś tam dorzucimy. Były takie próby na przykład, żeby do tych jabłuszek, jak ktoś sobie piekł, to żeby tam rzucić kilka rodzyny. No ale nagle się okazuje tak, że te zewnętrzne odżywianie jest niepełne, ale jednak takie, że zatrzymuje, hamuje to odżywianie endogenne. I wchodzimy w niedobory, prawda? Bo nie ma tego odżywienia endogennego, czyli nie wspalamy wszystkiego, co nam potrzeba z naszego organizmu, dlatego że coś tam dodajemy sobie z zewnątrz. No i to właśnie tego typu sytuacja. Natomiast no, to, co powiedziałam na końcu, że może to być właśnie w tym momencie niedobory. Czyli jak już coś wchodzimy, to już się nie wygłupiajmy i po prostu nie dodajmy pewnych rzeczy, bo to nie ma sensu. Półśrodki zawsze są najgorsze, prawda? Także albo nie wchodźmy w to i w ogóle tkwijmy w tych innych sytuacjach, bo możemy sobie zrobić krzywdę. Każdy półśrodek trzeba być konsekwentnym, przyjmujemy pewną zasadę, konsekwencja i wtedy mamy
super. No i takie zalecenia dodatkowe. Nie należy pić mocnej herbaty, kawy, alkoholu ani palić papierosów. Pamiętacie Państwo, jak mówiłam o piciu wody, cytryna, herbata owocowa, herbaty owocowe jakieś czy ziołowe, to wszystko jest tutaj dopuszczalne. Warzywa najlepiej spożywać w postaci surówek, soków. Może być dużone, mogą być gotowane, ale bez tłuszczu. Ilość pokarmów jest dowolna. Także to nie jest tak, że my chodzimy i po prostu nas ściska, bo nie możemy, etc. To jest też ten fakt i to jak gdyby, no mówię jako osoba, która jest na diecie w tej chwili, mogę Państwu powiedzieć, że po kilku dniach diety, 2-3 dni znika uczucie głodu i to sprzyja temu, że właściwie wcale nas nie ciągnie, żeby jeszcze jeść, jeszcze jeść, jeszcze jeść. Zjemy sobie rano, w południe i tak dalej, jest dużo więcej czasu, dużo więcej pieniędzy i różnych tam rzeczy, które są i nie interesujemy się tym jedzeniem tak naprawdę, a czujemy się bardzo dobrze. W razie wzdęć należy dodać do pokarmu zmielonych minek z majeranem, to są te wszystkie jak gdyby nasze podstępy, żeby zmniejszać te wzdęcia, lub rapatoli, czyli ten sok szczawnej rzodki. No i jakby zalecamy codziennie te bakterie kwasu mlekowego, czyli kiszone ogórki, kapusta. Ja na przykład robię sobie jakąś zupę z różnych kamiarzy. Ja lubię krem, więc to miksuję i sobie na przykład kiszonego ogórka kroję tam na zasadzie zamiast kartofelów, prawda, i coś takiego. Bardzo mi smakuje. Kapusta, sok z kiszonych buraków lub czosnek lub szwan. Też do takiej zupy dodać szwaną, super po prostu rzeczy. Czy czosnek podnosi to smak. Czosnek, szan są zabójcze w stosunku do bakterii gnilnych, natomiast nie niszczą bakterii fermentacyjnych i to jest bardzo istotne, tak? Także tego typu rzeczy. Stąd należy zdobyć sobie sok z kiszonej kapusty, bardzo często no, z dobrego miejsca, czy jak kupujecie Państwo, to nie w tych torebkach te wszystkie kiszonki, tylko tam, gdzie mają jakieś takie większe pojemniki i też ich ze słoikiem niech naleją, bo mają tego soku z tych ogórków, później wylewają to wszystko, a to są naprawdę bardzo cenne rzeczy, które warto mieć się na nich, prawda? A najlepiej mieć swoje oczywiście. W czasie kuracji należy spożywać zielone rośliny, proszę Państwa, czyli natki najróżniejsze, pietruszki, głowy, doniczki, mięsa, kanapka, rośnie, koper, pokrzywa, kapusta w postaci soków i surówek, bo te rośliny są źródłem dobrze przystajania do wapnia i chlorofilu, a to dostarcza właśnie ten magnez i żelazo. Wolno używać soli z mikroelementami, gdyż jarzyny prawie nie posiadają soli i zalecam tutaj na dwa rodzaje soli. Nasza kłodawska jest bezkonkurencyjna, tylko trzeba by było ją znaleźć to dobrą, taką kamienną kłodawską sól. No i ta sól himalajska, ale tam też proszę uważać, bo coraz więcej podróbek, bo bufo cedły i robią z tego pomarańczową sól, także no też musi być raczej taka z grubszymi kryształkami, tak? I tutaj ta sól dostosowana. No i przebieg kliniczny kuracji jaki jest? Najtrudniejszy ten okres kilku pierwszych dni bywa to, te kilka to dwa, trzy dni to różnie to bywa. Kiedy przestawiamy się na te spalanie wewnętrzne, niekiedy możemy odczuwać osłabienie, głód do głowy, bo wtedy, że tak powiem, uwalniają się rozpuszczone w tłuszczu, to już mówiłam, te wszystkie różne toksyny. Jeśli nie przerywa się kuracji, to po dwóch, trzech dniach wszystkie dolegliwości ustępują i zaczynamy się czuć naprawdę bardzo dobrze. Ważnym problemem są te wypróżnienia, o których mówimy, ale właśnie jeżeli to się unormuje, to już, że tak powiem, jest o wiele lepiej. I te rady, które były tam pokazane. Jako pierwszy znak poprawy pojawia się lepszy sen, pogodniejszy nastrój, ustępowanie bólu głowy i taka niespotykana chęć do pracy. Tak naprawdę człowiek ma takiego pole, żeby po prostu robił najróżniejsze rzeczy, porządkował, właściwie to, co sobie planuje, to mu wychodzi. To są naprawdę tego typu rzeczy, dlatego że nie mamy tego balansu, proszę Państwa. Nasz przewód pokarmowy
no po prostu jeżeli ciągle go tam absorbujemy, no to ta krew spływa do tego brzucha i trawi. Jeżeli nie ma tam takiej sytuacji, no to ona trochę zostanie w tej głowie i od razu to nam zupełnie inaczej się dzieje. Natomiast jak ustąpią i te toksyny wszystkie, że tak powiem, się wydalą w tych pierwszych dniach, no to tak naprawdę mamy lepszy sen. Chcę po prostu nam się spać. Zwiększa się tolerancja wysiłku, zmniejszają się bóle mięsowe, stawowe, chromanie. To trzeba samemu zobaczyć, tak? I dlatego jestem bardzo ciekawa, jeżeli Państwo wejdą w to, bo możemy sobie zrobić to po Wielkim Poście spotkanie i każdy powie, albo dobry, albo zły, nie wiem jaki, świadectw będzie troszeczkę, gdzie jak gdyby no opowie, jak przebył to, ten post, tak? Natomiast no, na pewno ja to widziałam i ja to wiem. Cofają się przebarwienia tropiczne skóry, czyli te kawowe plamy, gdzie tam coś różne mamy, prawda, i tak dalej. No o tych obrzękach i tym wielomoczu mówię. I teraz tak, są dwie rzeczy. Pot i mocz przybierają przykry zapach, no bo którędyś, że tak powiem, z potem, z tymi widzielnami musi się te toksyny wydalić. I jama ustna. Tak, czyli musimy dbać o higienę. Polecam, można sobie kupić w aptece taki fantastyczny szczoteczkę do języka. Szkoda, że nie zrobiłam takiego zdjęcia. Jest to zupełnie inna szczoteczka, taka okrągła. I po prostu ten język musimy sobie czyścić, ściągać. Bez kulapie w aptece jest, bo w niektórych aptekach nie wiedzą, o czym się mówi. Czyli taki koniecznie trzeba przyrząd sobie kupić. Natomiast stolec traci przyprowoń. Czyli jeżeli nie ma tam tych bakterii gnilnych, tak? Jeżeli nie ma pożywki dla tych bakterii gnilnych, czyli przede wszystkim włókien mięśniowych, to stolec jest, ale nie ma swojego przykrego zapachu. No i efekty. Jeżeli wyjściowa waga jest wyższa, wówczas podjęcie utrata wagi będzie większa. I teraz pani doktor Dąbrowska, mając mnóstwo tych pacjentów, powiedziała tak. Pacjenci, którzy tracą na wadze po 2 tygodniach, około 3 kg, odchyli 4, prawie 5 kg, tak? Większa utrata wagi na dobę występuje na początku kuracji i wynosi około 0,5 kg na dobę. Po 4 tygodniach 400, po 6 280 gram, prawda? Czyli pytanie zależy, jak długo będziemy na tej diecie. Tak, że tak powiem, no to ten dynamizm troszeczkę spada. Natomiast jakbym powiedziała tak, dieta jest nie po to, żeby chudnąć, tylko dieta jest po to, żeby zdrowieć, tak? I tak naprawdę osoby szczupłe także mogą podejmować, powinny podejmować tę dietę, jeżeli po prostu czują się chore i mają najróżniejsze choroby. I one nie będą, to nie będzie prowadziło do tego, że one wychudną dramatycznie. Natomiast osoby, które są, tak jak pokazywałam, w chorobach cywilizacyjnych, no to ta otyłość jest chorobą. I jak gdyby ta tkanka tłuszczowa, która szczególnie jest w trzewiach, nie tylko na zewnątrz, no to ona powoduje, że ich stan zdrowia i opuszczenie wszystkich narządów jamy brzusznej, serca i tak dalej, no powoduje, że mają te choroby, które mają, prawda? Natomiast tutaj też chciałam podkreślić bardzo, że bardzo często w tej chwili niedocenianą sprawą i niedodiagnozowaną jest coś takiego, co się nazywa insulinoopornością. Każdy, kto ma nawet dobry poziom cukru, prawie normy, tam 90 kilka i tak dalej, powinien badać sobie poziom i ma otyłość, powinien mieć zbadany na szczot poziom insuliny. I wylicza się odpowiedni wskaźnik i widzimy, ile osób ma insulinooporność, prawda? Czyli te osoby z insulinoopornością powinny mieć zupełnie inną dietę, bo zwyczajnie dieta w ogóle nie chudną, no to są zupełnie inne sprawy, tej insulinooporności myślę, że kiedyś Państwu opowiem. No i przykładowy jadłospis, proszę Państwa, czyli na przykład na śniadanie sok pomidorowy lub jabłkowy, marchwiowy, jakaś herbatka, jabłka, surówka. Te surówki to najróżniejsze, możemy robić ze wszystkich, że tak powiem, składników z jarzyn. Na opian zupa jarzynowa, jakieś kilka surówek, gotowany burak, ogórek kiszony, salata, bigos, kapusty, pomidor. Na ciepło, no wszystko można sobie tutaj komponować, prawda? Tutaj znowu surówka, zupa, leczo, co my chcemy sobie. Ja muszę powiedzieć, że
mnie bardzo odpowiada teraz, ponieważ jest zima i tak dalej, to takie wszystko, wszystko na ciepło i do tego jeszcze kary dodaję, to od razu to jest fajnie tak smakuje. Na jeden dzień nie było skrystem? Na jeden! Można jeszcze w międzyczasie, to jeżeli chcemy, tu można sobie jakoś jeszcze, można sobie, można sobie jeszcze jakieś zjeść owoc, prawda, jabłka pieczemy, można z cynamonem, upiecie jakieś piękne i fantastycznie smakujące jabłka z cynamonem są, proszę Państwa. Także rodzynek i orzechów nie dodajemy, rodzynki, orzechy będziemy na tej zdrowej diecie dodawać, tak? Jeżeli przejdziemy z tej diety owocowo-warzywnej, wchodzimy w zdrowe odżywianie, to wtedy tam będą orzechy i powiem jakie, owoce suszone, no najróżniejsze rzeczy, pyszna dieta. Także tutaj no takie coś pokazuje. No i teraz opowiemy sobie tak o historii pana Mieczysława, żeby zobaczyć, jak można się wykurować dietą owocowo-warzywną. Była taka sytuacja, że pani doktor Dąbrowska, Radio Maria miała bardzo taki cykl różnych spotkań i na te spotkania, znaczy na te audycje przychodzili ludzie, którym ona pomogła i oni sami jakby dawali świadectwo, prawda? I to te świadectwa są niesamowite. No, ja jako lekarz czytając to, to dla mnie takie cudowne uzdrowienie każde było tak naprawdę. No i co mówi ten człowiek? Mam 71 lat, byłem przyjęty do szpitala w stanie śpiączki wątrobowej w przebiegu krwotoku z wrzodów żołądka. Od 50 lat mam chorobę wrzodową, dwunastnicy, od 80 występuje u mnie okresowo krwotoki. Mam też od 20 lat nadciśnienie nadwagi. Ostatnio ważyłem 115 kg przy wzroście 1,76 m, a także cierpię na chorobę wieńcową, tak? Czyli miażdżycę naczyń. Po przejściu bardzo wolnym krokiem od kilka 200 metrów musiałem wstawać z powodu bólu zanotkowego połączonego z dusznością. Przy wchodzeniu po schodach już na drugim piętrze odczuwałem duszność i musiałem stanąć. Od 10 lat mam obrzęki kończyn dolnych. W lewej nodze dokucza mi zakrzepowe zapalenie żyłów. Miałem też bóle reumatyczne prawego kolana i okresowo krzyża. Przed przyjściem do szpitala poruszałem się z trudem. Już w 60 roku życia straciłem prawie wszystkie zęby, gdyż miałem paradontozę. Zawsze odżywiałem się tradycyjnie, a więc na śniadanie kiełbasa, na obiad mięso, na kolację też mięso, boczek. Jadłem słodycze i prawie codziennie ciasta. Miałem skłonność do zaparć i zwiększone pragnienie. Trafiłem do szpitala z powodu kolejnego krwotoku z przodu żołądka i śpiączki wątrobowej. Byłem nieprzytomny przez 3 tygodnie. Ze względu na ciężki stan zostałem przez chirurga zdyskwalifikowany do zabiegu operacyjnego. Miałem wtedy też cukrzycę, zapalenie płuc i wodobrzusza. Szanse przeżycia były określone na 5%. Zastosowano mi leczenie początkowo sokiem z marchwi, następnie surówkami i zupami warzywnymi, później dołączono razowy chleb. Obecnie minęło pół roku, czuję się dobrze, schudłem 32 kg, ważę 83 kg. Nie mam nadciśnienia ani cukrzycy, poziom cukru obniżył się z 400 do 80, całkowicie ustąpiło obrzęki i wodobrzusza. Z powodu bólów stawów poruszałem się na wózku inwalidzkim, później z trudem o kulach. Obecnie ustąpiły bóle stawów, wróciły siły. Chodzę na spacery bez pomocy kul. Nie mam zadyszki, mogę bez problemu wejść na 7 piętro. Nie potrzebuję żadnych leków. Poprzednio po niedużym wysiłku pociłem się, teraz nie pocę się. Uregulowały się wypróżnienia, zachowuję zdrowe żywienie, nie jem mięsa, cukruję dużo warzyw, owoców, kasz i strączkowych. Obecni znajomi, widząc mnie, dziwią się i nie poznają mnie. Mimo utraty ponad 30 kg, skóra jest jędrna, zdrowa i nie mam zmarszczek. Jest lepsze samopoczucie i większa chęć do działania. Poprzednio niczym się nie interesowałem, teraz interesuję się pracą, książkami, zamierzam podjąć pracę jako biegły rewident, poprawiła mi się pamięć, umocniłem się jeszcze w wierze. Jestem wdzięczny Bogu za uratowanie mi życia. W trakcie kryzysu żona sprowadziła księdza, który dokonał namaszczenia olejami. Przetrwałem kryzysy i od tego czasu stan mojego zdrowia zaczął poprawiać się. Życie swoje zawdzięczam Bogu. Przytrafiłem do tego szpitala, gdzie pracowała pani doktor, która zastosowała dietę i zdrowe żywienie. Ten sposób żywienia do chwili obecnej stosuję i będę stosowała całe życie. I właściwie patrząc się na tamtego człowieka, który był w stanie śpiączki z takimi chorobami nawarstwionymi na siebie, to tak naprawdę po ludzku można by było powiedzieć, że ten człowiek już tak naprawdę wybiera się z tego świata. Tak? I akurat w tym szpitalu pracowała pani doktor Dąbrowska. No właściwie nie było dla niego ratunku. Wprowadzano coś jako jakby taki zew, okrzyk rozpaczy,
Chociaż myślę, że pani doktor wiedziała dokładnie, co robi i zobaczymy, co się działo. No i teraz, co potem? Czyli co po kuracji oczyszczającej tej warzywno-owocowej? Zaleca się stopniowe rozszerzenie diety przez wprowadzenie niedużych ilości chleba razowego i kasz do zup i na drugie danie, a następnie też roślin strączkowych. Czyli jesteśmy na diecie owocowo-warzywnej, jemy te rzeczy, które mamy napisane, że będą na tej kartce, będziecie mieli, z których możemy komponować sobie te wszystkie posiłki i jak gdyby, no mówię, schodzimy z tej diety i wtedy co robimy? Czyli chleb razowy do zupy i na drugie danie do tych warzyw dokładamy sobie kaszę. Ja uważam, że najlepiej kasza gryczana i kasza jaglana, jeżeli bym miała powiedzieć, tak? No i rośliny strączkowe, czyli groch, fasola, ciecierzyce, najróżniejsze rzeczy. Do tych warzyw dodajemy, prawda? Innych. Można sobie robić najróżniejsze, fajne rzeczy. Makarony razowe też można. Od tego czasu proponuje się wprowadzenie na stan zdrowego żywienia, zbliżonego do żywienia zgodnego z naturą, czyli to, co w Księdze Rodzaju było, czyli głównie opartego na roślinach. I teraz jest tak, u osób z ciężkimi chorobami cywilizacyjnymi najlepsze efekty lecznicze uzyskuje się na diecie wyłącznie wegetariańskiej. Warzywa, owoce, strączkowe, zboża ze stawkami diety oczyszczającej i warzywa owocowej, czyli co jakiś czas robimy sobie tę dietę oczyszczającą. To może być albo dzień w tygodniu, albo tydzień w miesiącu, prawda? To są najróżniejsze rzeczy. Ale tak jak ten pan Mieczysław, myślę, że on sam powiedział, że został na tej diecie, dlatego że się dobrze czuje, został wyleczony, dlatego że cofnięcie się do diety poprzedniej z całym dobrodziejstwem tłuszczów, mięsa i tych kiełbas i tak dalej może spowodować, że ci ludzie mając taki metabolizm, jaki mają, mogą wrócić do tych chorób. Natomiast osoby, które tego nie mają, oczywiście wszystkie produkty odżywcze dobrej jakości, nie z tacek jakichś marketowych i tak dalej, no powinny zniknąć, prawda? I co to jest dieta zdrowego żywienia? Czyli po skończonej kuracji należy stopniowo wprowadzić dietę zdrowego żywienia. I teraz to, co już mówiłam państwu, że po tych wszelkich kuracjach oczyszczających pojawia się ten subtelniejszy smak, lepsze trawienie, pokarmy ciężkostrawne, tak jak smażone mięso, wędzone ryby są bardzo niezdrowe, tłuste ciastka, mogą wywołać objawy niestrawności, czego nie obserwuje się zwykle podczas tradycyjnego żywienia, czyli jak normalnie jemy, to jakby to akceptujemy. Ja miałam pod swoją opieką mężczyznę, który jak gdyby no, głównym jego motywem było to, bo nie miał jeszcze jakichś chorób, że chciał schudnąć, tak? Miał otyłość. I używał swoim menu bardzo dużo tych energetycznych różnych napojów, które teraz młodzi ludzie używają. Na czas diety dr Dąbrowskiej odstawił to wszystko, ale kiedyś było tak, że jakoś tak wybrał się w podróż jakąś dalszą, nie zdążył zjeść śniadania i tak dalej. Myślał, że taka kierownicą może coś tam nie dać rady i kupił sobie płyn energetyczny, żeby się napić, żeby się jakbym pobudzić. No i opowiada mi, że tak naprawdę wypił ten płyn i gdzieś tam po 10 minutach jazdy musiał się zatrzymać i zwrócić ten płyn, bo jego organizm po prostu wyrzucił to wszystko. Czyli jeżeli mamy organizm oczyszczony, to wszystkie pokarmy i wszystkie rzeczy, które są niedobre, skażone, toksyczne, nasz organizm po prostu naturalnie wyrzuci. Ich po prostu nie stoleruje. Dlatego musimy się z tym liczyć, że jeżeli przejdziemy przez ten okres, to już powrotu do tego świństwa z McDonalda, KFC i tak dalej nie będzie, bo jak pójdziemy tam na to jedzonko, to po prostu to jedzonko nam się zwróci natychmiast. Czyli po prostu będzie coś takiego. Bo to jest to, co jak gdyby mówił Hipokrates. Organizm ludzki jest samoregulującą się, że tak powiem, organizmem, tak? No i teraz przepisy, proszę państwa. Czyli może tak pomalutku, co możemy ugotować, jak ugotować. Myślę, że to jest takie proste rzeczy, nie trzeba tego dokładnie pisać, ale można sobie zrobić bigos jarski, czyli bardzo ważne, żeby w małej ilości wody pokrojące bułkę podgotować troszeczkę. Tutaj nic nigdzie nie mamy, żadnych tłuszczów.
dodajemy kiszoną lub świeżą, później jakieś kwaśne jabłuszko, przecież pomidorowe, dużo przypraw, zagotujemy marmigosz. Można szybki? Można, można. I dlatego to są propozycje, ale mówię, boczniaki lepsze, pamiętajmy, tylko boczniaki lepsze niż piekarki. One mają więcej wartości. Także i tutaj według smaku, prawda? No leczo to tak jak tradycyjnie leczo, tam ma być papryka, prawda? I tak dalej, te kabaczki. I tak. To są przepisy z tej książki, pani. Też. Tam są też? Tak. Aha, bo ja bo te książki, które pokazywałam, jeżeli są, to tam tego typu przepisy są, to można. To jest ten przepis tej ścisłej diety, oczywiście. Tak, tak. To są na ścisłe diety. Na tą dietę taką zdrową, którą powinniśmy przejść po tych dietach oczyszczających, trzeba zrobić następny wykład. Chciałam wam tutaj to pokazać, ale niestety było znowu za dużo, prawda? Przepisy dalej. Zupa jarzynowa surowa. To jest po prostu błysk. Zupa jarzynowa surowa jest bardzo zdrową, że tak powiem, bo pomija się proces gotowania. I co trzeba tego? Do blendera albo melacera wrzucamy wszystkie warzywa, po czym zalewamy to gorąco wodą i przyprawami. Jarzynka oczywiście nie taką gotowo, tylko jak sobie zrobimy z suszonych, że tak powiem, warzyw, plus tam sól, plus tam jeszcze tary na przykład. Zmiksować to wszystko, czyli mamy surowe warzywa, gorącą wodę, miksujemy i pijemy. I to jest po prostu żywe, tak? Natomiast wszystko, co ugotowane. Natomiast tutaj jeszcze jest przepis na farsz, czyli to znowu no, dajemy te wszystkie nasze jarzyny kochane, doprawiamy w różny sposób i takim farszem jarzynowym możemy wszystko faszerować, prawda? Czyli mamy paprykę, mamy kabaczka, co chcemy, to możemy sobie tutaj dodawać, żeby to było, no tutaj nie ma kaszy, tak dalej. Jak będziemy wychodzić z tego powolutku, to dodamy sobie do tego farszu na przykład kaszy jaglanej, albo gryczany, albo pęczaku i już mamy, że tak powiem, taki zwyczajny farsz, prawda? I też mówię, według smaków, tego co lubimy, jak lubimy, co dodać, w obrębie tych jakby warzyw, które są, wszystko możemy robić. Tutaj gotowane jarzyny, no bym powiedziała tak, optymalnie jest gotować na parze, jeżeli gotujemy, na al dente i później to zmiksować w wodzie, prawda? I to jeszcze jest tak, że jak gotujemy na parze, no to ta woda, która jest tam w tym garku, powinna być wykorzystana, bo ugotowaliśmy sobie na parze na pół twardo warzywka, one się ugotowały, wrzucamy te warzywka do tej wody, blenderem to miksujemy, prawda? I mamy wszystko, że tak powiem, pięknie zrobione, dosmaczamy sobie i jest fajnie. Pamiętajcie, wszędzie pietruszka zielona, koperek zielony, sypcie, obficie, gdzie tylko możecie, dlatego że to, co powiedziałam, jest bardzo istotne. No gołąbki jarskie, no to po prostu kapusta i ten farsz jarzynowy, który był, sobie podusić, dużo obficie sokiem, sosem pomidorowym z papryką, jakimś takim pieczupowatym coś można zrobić, prawda? No super, po prostu żarć. Surówki, no to tutaj, no to tam wymyślać. Każdy surówkę sobie może zrobić z tego, co ma w lodówce, a tutaj jakby pokazane są, jakie zestawy, czyli papryka czerwona, zielona, ogórek kiszony, cebula, jedna surówka. Marchewka z jabłuszkiem, stara surówka jak świat, prawda? Buraczek, ogórek kiszony, cebulka. Tak, no tutaj wszystko po kolei, selen naciowy, jakieś jabłuszko, szczypiorek, pietruszka, no wszystko tutaj są takie rzeczy, które i dodajemy jeszcze, dodawajcie ziół, można dodawać szan, prawda, gdzieś tam gdzie pasuje, na przykład tam marchewka z jabłuszkiem i troszkę szan, prawda, jakiegoś fajnego. No i teraz to, co, że tak powiem, ciągle, ja przypominam, bo my nie mówimy, mówię, ta arka zdrowia to jest budowla, że tak powiem, skomplikowana, bo to jest to, co jakby pokazuje, że zdrowie to stan pełnego fizycznego, czyli dzisiaj mówiliśmy o tej fizyczności, ale i psychicznego i też mówiliśmy o tej psychice, bo mówiłam, że w tej głowie jakoś się wszystko uspokaja, jakoś człowiek łagodniej patrzy na świat i na ludzi i duchowego, bo skłania się do Boga i do tego swojego sumienia, żeby zobaczyć, jak moje sumienie funkcjonuje. No i społecznego dobrostanu, bo to jest ten dobrostan w tych wszystkich aspektach.
społecznie, no to jakie mamy relacje z innymi ludźmi, prawda? Jak nam się układają te relacje? Czy potrafimy te relacje nawiązywać? A nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności. To jest wszystko razem. Jeżeli przy tej diecie lepiej śpimy, mamy większą energię do pracy, to będziemy mieli no jakby fajniejszy każdy dzień, prawda? Potem odpoczniemy w tej nocy. No to to wszystko jakby łączy się ze sobą. No i teraz, że tak powiem, dzisiejsze czytanie. Nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała tego czytania dzisiejszego, w którym dzisiaj ksiądz Andrzej pięknie powiedział na kazaniu. I jak gdyby no, jest to takie wskazanie takiej drogi do świętości. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. To, co mi się podoba najbardziej, znaczy, co mi się nie to, że najbardziej, ale fantastycznie mi się podoba, to jest takie stare, tak jak to ludzie kiedyś robili. Miarą dobrą, natłoczoną, trzęsioną i opływająco sypiąc za nadrze wasze. Odmierzę wam bowiem taką miarą, jak wy mierzycie. Kiedyś jak ludzie na targu kupowali, sprzedawali, to była miara utrzęsiona, trzeba było utrząść, żeby dobrze wyszło, prawda, natłoczona, to było, że tak powiem, z taką obfitością dawane ludziom. Natomiast teraz, no to tak tych ani utrzęsionych, ani natłoczonych nie ma i tak każdy